Witam serdecznie. Paweł Grzech z marketingsieciowypro.pl. Dzisiaj postanowiłem sobie odpalić kamerkę tak znowu spontanicznie i pokazać Ci albo opowiedzieć o takich dwóch metodach promocji biznesu MLM na YouTubie. Szczególnie jeśli na przykładzie biznesu z suplementami diety. Zanim zaczniemy, wejdź sobie na stronę właśnie, którą widzisz tutaj na ekranie teraz i pierwszy link w opisie. Jeśli tam się wejdź na tą stronę, sobie tam się zapisz, bo tam dostaniesz już za jakiś czas konkretne właśnie wskazówki, jak budować marketing sieciowy za pomocą lejków sprzedażowych, list adresowych, mediów społecznościowych, jak to wszystko zaprojektować i dokładnie połączyć w całość, tak aby stworzyć z tego taki cały mechanizm promocji i rekrutacji. Nie? Zapisz się, to jest bezpłatne szkolenie, ja niedługo udostępnię, tam będzie kilka filmów, wideo, w których dowiesz się dokładnie, jak wszystko konkretnie zaprojektować. Ok. A teraz załóżmy, że masz na przykład, działasz w biznesie sieciowym, w marketingu sieciowym i na przykład masz biznes z suplementami diety. Jakaś tam część Twoich produktów to są na przykład suplementy diety. I z tego co widzę, dużo osób, jak promuje właśnie takie biznesy z suplementami diety, robi to tak, właśnie tak, że na przykład, nie wiem, bierze jakiś tam, nie wiem, jakiś sok, na przykład pokazuje go przed kamerą i opowiada dokładnie o tym produkcie tej konkretnej firmy. I tu jest takie jedno niebezpieczeństwo. Właściwie to nie pokażę Ci, to źle zacząłem ten film, właściwie nie pokażę Ci tych dwóch, jakichś tam dwóch metod promocji, bo to już mówiłem nawet w innym filmie wideo, tylko pokażę Ci, albo nawet dam Ci takie ostrzeżenie, czego lepiej nie robić właściwie, tak naprawdę, bo, ponieważ zobacz, biznesy bazujące na suplementach diety, właśnie jak mówiłem, dużo osób po prostu bierze jakiś tam sobie swój sok, na przykład jakiś tam suplement diety, pokazuje go do kamerki, opowiada o nim, że jest taki fajny i tak dalej, nie? Ale zobacz, na przykład, nie wiem, i nagrywa film wideo, na przykład codziennie nagrywa jeden film wideo, przez rok czasu, to ma pełno filmów, nie? Wtedy ma dużo ruchu na swoim kanale, tym bardziej się te filmy fajnie się wypozycjonują, będą promowane też na zewnątrz, bo to też nie chodzi o to, że nagrasz sobie film na YouTubie, go wrzucisz i zapomnisz, nie? Ten film też trzeba promować w innych mediach społecznościowych i tak dalej. Na przykład jest osoba, która ma te suplementy diety, pokazuje je do kamerki, mówię o właściwościach tych suplementów, tam jest pokazany ten suplement przed kamerką, nazwa firmy, czyli ta osoba tak naprawdę buduje markę tej firmy, nie bardziej, utożsamia się bardzo z tą firmą. Na przykład przez rok wrzuciła ponad 300 filmów na kanał YouTube, na swój kanał na YouTubie, na różne produkty tej firmy, bo różne tam na przykład ma suplementy diety, różnego rodzaju. I za każdym razem właśnie pokazuje te suplementy od różnej strony, opowiada o tych suplementach, opowiada o firmie. I co się stanie w momencie na przykład, bo to jest dobry, bo jakby nie było, to nie jest zły pomysł na promocję właśnie biznesu z suplementami diety, nie? Bo wtedy opowiadasz o tych suplementach i na końcu dajesz wezwanie do akcji, że na przykład pod tym wideo, gdzieś tam w opisie masz link do tego danego produktu, gdzie możesz go sobie przetestować na przykład, nie? To nie jest do końca złe i to może działać i to działa, bo wiem, bo tak też robią osoby na przykład za granicą, też marketerzy działają w ten sposób, tylko jest jedno wielkie niebezpieczeństwo, nie? Wtedy. Coś jest, załóżmy, że właśnie jesteś tą osobą, która promuje te takie suplementy diety, pokazuje firmę, utożsamia się z tą firmą, pokazuje te suplementy przed kamerą, dokładnie jak one wyglądają, jest tam nazwa firmy, wszystko i tak dalej. I wrzuciłeś ty tam ponad 300 filmów na YouTube'a w ciągu roku, jest fajnie, jest duży ruch, ludzie kupują, ty dzięki temu zarabiasz. Klienci też czasem, niektórzy też czasem stają się twoimi partnerami biznesowymi, są zadowoleni z produktów. Z produktów, tych, które kupili, czekaj, sobie kamerkę poprawię, są zadowoleni z tych produktów, które kupili, też tam wtedy warto tworzyć lejki sprzedażowe, gdzie klientów przekierowujesz na partnerów biznesowych, nie? Oczywiście nie wszystkich, ale część może zacząć działać wtedy z Tobą. I co się stanie, gdy w pewnym momencie, na przykład, nie wiem, ta firma z tymi suplementami diety wycofa się z rynku, na przykład, albo przestanie istnieć, przestanie działać, albo, nie wiem, zmienić drastycznie plan marketingowy, że po prostu nie będzie Cię opłacać budować tego biznesu, albo tak zmienić ten plan marketingowy, że liderzy, których miałeś już w strukturze, wkurzą się i zabierą swoich ludzi, pójdą do innej firmy i Ty stracisz, nie wiem, ponad połowę dochodu na przykład. Co się wtedy stanie? Nagrywałeś przez rok, męczyłeś się. Nagrywanie filmów wideo też nie jest takie męczące, bo nagrać film, który ma 10 minut, to na przykład, nie wiem, 15 minut pracy. Później go obrobić, to załóżmy, to jest godzina pracy dziennie. To nie jest tak dużo, nie, żeby zrobić. To nie jest też takie strasznie męczące, ale dobra, nagrywałeś na przykład codziennie po jeden film wideo, masz ponad 300 filmów na kanale i nagle i pokazywałeś tą firmę, tak jak mówiłem, te suplementy przed kamerą, firma i tak dalej, budowałeś markę tej firmy,
a ta firma nagle, nie wiem, zniknęła z rynku. I co wtedy zrobisz z tym kanałem, z tymi filmami? No twoja praca, roczna praca poszła na marne. Nawet firma nie musi się zwinąć z rynku. Na przykład mogą cię po prostu zablokować konto. Też takie było, też tak nieraz było, że firmy jakimś tam liderom blokowały konta i wyrzucały ich po prostu z sieci, nie? I co wtedy zrobisz? No zmarnowałeś rok czasu. Przez jakiś tam pewien okres czasu było fajnie, zarabiałeś, pokazywałeś te suplementy, budowałeś markę, bardziej markę firmy nawet niż swoją, bo się tak utożsamiałeś ją, stawiałeś firmę tą swoją na piedestale, nie? Wystawiałeś ją do góry, reklamowałeś ją cały czas, mówiłeś tylko właśnie o niej, o tych produktach tej konkretnej firmy, no i firma się zwinęła albo zablokowała ci konto i twoja praca poszła na marne. I co wtedy? No i masz problem, no i co zrobisz tym kontem na YouTubie z tymi wszystkimi filmami, tam ponad 300 filmów, duży ruch. Ludzie tam czytali, komentowali ci, kupowali te produkty, później zaczęli z tobą współpracować. A tu nagle firma, nie wiem, zawiesiła ci konto i możesz kanał wywalić i zaczynasz od zera. A zobacz, co byś zrobił, gdybyś to inaczej poszedł do tematu. Cały czas opowiadasz, nie pokazujesz tych suplementów przed kamerą, nie mówisz dokładnie jaka to jest firma, tylko mówisz na przykład o właściwościach jakiegoś tam suplementu, że pomógł ci na to, że taki tam, że na przykład, nie wiem, brałeś pewne suplementy, które ci pomogły na przykład na ból pleców, brałeś je przez, no nie wiem, miesiąc, dwa i bóle pleców minęły, a wcześniej nic się to nie pomogło. Tak strzelam oczywiście z głowy na szybko, nie? Po prostu mówisz o tych suplementach, o właściwościach, co ci pomogły i tak dalej, ale nie wymieniasz nazwy firmy i nie pokazujesz ich przed kamerą. Tylko właśnie opowiadasz o właściwościach, o korzyściach. Opowiadasz, jakie miałeś korzyści i tak dalej. I po prostu na końcu też dajesz wezwanie do akcji i mówisz, że jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to kliknij w link poniżej, tam zapisz się na listę adresową, dostaniesz więcej materiałów na ten temat, szczegółów i tak dalej. Czyli na przykład kierujesz do listy adresowej, gdzie budujesz sobie lejek sprzedażowy na przykład pod dany produkt. Na przykład, nie wiem, masz, załóżmy teraz, też strzelam, masz, nie wiem, 10 produktów w swojej firmie na przykład, 10 różnych suplementów diety, to pod każdy suplement diety możesz stworzyć lejek sprzedażowy, nie? Na przykład ktoś się zapisze na listę, opowiadasz na przykład w jednym filmie, opowiadasz o produkcie typu A, nie wymieniasz produktu tego, nie pokazujesz nazwy firmy i nazwy produktu, tylko mówisz o korzyściach, które ten dany produkt ci dał i na końcu dajesz wezwanie do akcji, jeśli chcesz mieć podobne rezultaty, dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej, tam zapisz się na listę, dostaniesz wszystkie szczegóły, jak to dokładnie działa, na co to pomaga, jakie są składniki i tak dalej. Nie? Czyli w tym momencie, gdyby ktoś na przykład, i robisz taki właśnie, trochę robisz to inaczej, robisz to w podobny sposób, ale nie wymieniasz nazwy firmy i nie wymieniasz suplementu. Czyli ty sobie budujesz swoją markę, ludzi przyjmujesz do siebie, nie stawiasz firmy na piedestale, tylko siebie, nie? Swoją markę. I w tym momencie, i budujesz listę adresową przy okazji. I w tym momencie, gdyby na przykład firma się zwinęła z rynku, a ty nagrywałeś codziennie te właśnie te filmy, przez tam masz ponad tych 300 filmów na kanale, czy tam prawie codziennie nagrywałeś, masz ponad 300 filmów na kanale, lista ci się zbudowała już, cały czas masz ruch, ludzie kupują i tak dalej. I teraz nawet, gdy masz już lejek sprzedażowy stworzony, to nawet też łatwiej klientów później przekierowywać na współpracowników, gdy masz lejek sprzedażowy, nie? Bo wtedy możesz też to z mailami robić też za pomocą e-mail marketingu. Możesz, nie? Też wtedy lepiej działać w ten sposób. I na przykład robisz to, nie? Czyli promujesz suplementy diety, ale nie mówisz o nazwie i nie mówisz o tym, o firmie, tylko kierujesz później do szczegółów na listę adresową. I nagle ta firma się zwija z rynku. Ty nagrywałeś tam prawie codziennie, masz ponad 300 filmów i co? Po prostu nie wywalasz tych filmów. Nie, twoja praca nie poszła na manę w tym wypadku. Nie? Bo nie wymieniłeś nazwy firmy. Możesz szybko znaleźć jakąś inną firmę, która też ma suplementy diety, na przykład podobnej jakości jakiejś i po prostu je zastąpić. Nie? Albo wtedy nawet, jeśli nawet nie znajdziesz takich podobnych suplementów diety, to możesz to też na liście adresowej, też to, jak ludzie się zapiszą, to możesz też tam za pomocą e-mail marketingu wymienić tam, napisać po prostu, wyjaśnić, że trochę się sytuacja zmieniła, masz trochę inne suplementy diety, które są równie dobrze i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Po prostu nie wymieniasz, nie stawiasz firmy na piedestale, tylko siebie. I wtedy jak firma się zawinie, no to twoja praca roczna, czy tam ileś tam, po prostu twoja praca nie poszła na marne wtedy. Po prostu wymieniasz firmę. Jeśli miałeś suplementy diety, no to możesz wymienić jakąś firmę, która też ma suplementy diety. Jedną na drugą wymieniasz, ta miała suplementy diety, zwinęła się z rynku, no to szuka sobie jakiejś innej firmy na szybko, znaczy, która też ma suplementy diety na przykład, też dobrej jakości i po prostu w liście adresowej podmieniasz te produkty na swoim lejku sprzedażowym, nie? Czyli twoja praca nie poszła na marne. Czyli lepiej działać właśnie w taki sposób, żeby nie stawiać
Bo ja nie mówię, że ta firma, że twoja firma musi się zwinąć z rynku, nie? To jest takie zabezpieczenie. Żeby ludzi przyciągać do siebie, nie do firmy, tylko do siebie. Ty masz siebie stawać na piedestale, a nie swoją firmę. Nawet jeśli ona jest jakaś super wspaniała, bo też mam fajną firmę teraz, w końcu po 10 latach znalazłem fajną firmę, dopiero też tak naprawdę zaczynamy, jesteśmy na dzień dzisiejszy takim start-upem, dopiero też zaczynamy się rozwijać, ale w końcu znalazłem fajną firmę do współpracy, która rozumie, co to jest marketing internetowy. Prezes tej firmy wie, jak działać też w internecie, wie, z czym to się je, nie blokuje żadnych działań, tylko też nas wspiera, wspólnie działamy i w końcu mi się to udało, ale ja też tej firmy nie stawiam na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu stawiam siebie, żeby budować swoją markę i żeby ludzi przyciągać do siebie, a firma jest tak jakby w tle, nie? I tak samo nawet jak chcesz proponować produkty, jakieś tam suplementy diety, to też nie stawiaj właśnie firmy na piedestale, tylko siebie. Opowiadaj, masz jakieś suplementy diety A, to opowiadaj o jego właściwościach, że miałeś bóle pleców, coś tam, chodziłeś przez rok do lekarza, nic ci nie pomagało, w końcu natrafiłeś na pewne suplementy diety, które na przykład mają w składzie to, to i to i to ci pomogło na bóle pleców, na przykład na 2 miesiące. Jeśli chcesz, teraz to oczywiście znowu na szybko mówię. I wtedy dajesz wezwanie do akcji, że jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, kliknij link poniżej, tam po zapisaniu się na listę dostaniesz wszystkie szczegóły, różne badania i tak dalej na przykład, nie? I przy okazji stawiasz siebie na piedestale. Ty siebie promujesz, nie firmę, jeszcze budujesz listę adresową i za pomocą lejków sprzedażowych możesz jeszcze, masz teraz ten kontakt z tym człowiekiem, który się zapisze cały czas. Możesz cały czas do niego pisać. A prawda jest taka, że ludzie, praktycznie większość osób, większość społeczeństwa przynajmniej raz dziennie sprawdza maila. Dlatego pisz te maile, nie bój się pisania tych maili. Jak mówiłem w ostatnim filmie wideo, nie bój się pisania maili, po prostu pisz te maile. Ok, to na tyle. Też taki film na szybko dzisiaj, bo już mamy chyba około 20, już mamy noc po 22 jest. Muszę jeszcze kolację zjeść. Czyli tyle, to takie krótkie podsumowanie właśnie. Stawiaj siebie na pierwszym miejscu, nie firmę. Obojętnie jaka jest fajna ta firma twoja, jaka jest wspaniała, super, stawiaj siebie. Niech ludzie współpracują z tobą, a nie z firmą. Firma jest po prostu w tle. Firma to jest narzędziem, które daje ci pieniądze, dzięki któremu zarabiasz. Ale jak coś pójdzie nie tak, to te narzędzia możesz wymienić. A jeśli nagrywałeś te swoje filmy i tą swoje filmy, wideo i opowiadałeś tylko o tej firmie, o produktach tej firmy, pokazywałeś te produkty, tą firmę, no tak jak ona się na przykład, coś pójdzie nie tak, ona, nie wiem, zwinie się z rynku albo jakieś takie reguły pozmienia i tak dalej, że nie warto z nią współpracować, no to masz, to wtedy twoja praca poszła na marne. Zastanów się nad tym, naprawdę. Dlatego stawiaj zawsze siebie na pierwszym miejscu. Niech ludzie widzą ciebie na froncie, a firma jest w tle. Nie? Okej, to na tyle. Jeśli masz ochotę, to właśnie wejdź sobie na stronę poniżej marketingsieciowypro.pl. Tutaj gdzieś na ekranie też widzisz, jak ten link wygląda. Pod spodem masz link klikalny. Wejdź sobie na tą stronę, tam już to jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest gotowe, ale już niedługo udostępnię tam właśnie serię filmów wideo, w których Ci pokażę tak już dokładniej właśnie, jak budować marketing sieciowy w internecie, jak tworzyć lejki sprzedażowe, jak to wszystko dokładnie zaprojektować i na końcu połączyć fajnie w całość. Ok, to na tyle, a my widzimy się w kolejnym filmie wideo. Cześć!